Jak mogliśmy słyszeć w materiale Małgosi Rutkowskiej, te problemy finansowe niestety nie omijają również Uniwersytetu Ekonomicznego, ale może to Uniwersytet Ekonomiczny zaproponuje jakieś remedium. Na tę sytuację ze mną profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, pani redaktor. Niecodzienna decyzja zszokowała wiele osób. Zamknięcie basenu, wypuszczenie wody zupełnie, zamknięcie do odwołania. Czy to jest pomoc realna na problemy finansowe uczelni, czy to jest dopiero kropla w morzu potrzeb? To jest to drugie. Niedawno rozmawiałem z rektorem jednej z uczelni krakowskich, który bardzo długo pracuje. Mówi, od 40 lat nie było tak dramatycznej sytuacji na uczelniach. Żeby to zobrazować, pani redaktor, i naszym czytelnikom, naszym słuchaczom, przychody uczelni wzrosły w tym roku o 72 miliony, a wydatki wzrosły o 2 miliardy 800 milionów. Czy to pokazuje skalę problemu, który mamy? W tej chwili uczelnie bardzo często stoją wobec bardzo prostego wyboru. Wypłacać pensje czy regulować rachunki za prąd. Zamknięcie tego basenu w istocie rzeczy było poprzedzone długimi konsultacjami. Rozmawialiśmy ze studentami, związkami zawodowymi i uznaliśmy, że w imię tego, żeby nie zamykać uczelni, żeby zajęcia odbywały się na kampusie. I żeby ludzie nie tracili pracy. Żeby ludzie nie tracili pracy, że warto to po prostu uczynić. Zamknęliśmy ten basen do końca pierwszego semestru, ale to było podyktowane troską o studentów, pracowników i o to, żeby uczelnia mogła po prostu funkcjonować. Ale wy mieliście co zamykać, prawda? Mieliście ten bufor, powiedzmy, tego, nazwijmy to, tego basenu. Co z uczelniami, które tego nie mają? Czy jest jakiś sposób jeszcze, gdzie można by było jeszcze poszukać tych oszczędności? Uczelnie są poddawane potężnej presji, która płynie z dwóch stron. Z jednej strony to są oczekiwania pracowników co do wynagrodzeń. Pani rektor Segda wspomniała w tym reportażu, jaki jest poziom wynagradzania. Absolutnie słuszne roszczenia pracownicze. A z drugiej strony ceny energii. W większości uczelni wzrosły siedmiokrotnie. W tej chwili otrzymujemy nowe projekty umów dotyczących dostarczania energii i one mówią o siedmiokrotnym. Czyli w ciągu roku 12-15 razy wzrastają ceny energii. Co to oznacza? No oznacza, że jest dramatyczna sytuacja. Te oszczędności, które czynimy, w istocie są doraźnym rozwiązywaniem problemu i myśleniem, jak zachować ciągłość uczelni na kolejny miesiąc i kwartał. To nie jest rozwiązanie problemu w sposób, który dawałby poczucie satysfakcji pracownikom, ale też poczucie bezpieczeństwa studentom i sprawnie zarządzać i pozwalałby sprawnie zarządzać uczelnią. Ale czy można mówić, że na Uniwersytecie Ekonomicznym te etaty są uratowane? Pracownicy nie mają się czego obawiać? My wykonaliśmy ruch, który może brzmieć zupełnie paradoksalnie. Nasza kadra jest bardzo łakomym kąskiem dla biznesu. I w sytuacji, kiedy nasi wykładowcy zarabiają mniej niż nasi studenci pracując w trakcie studiów, ratując te miejsca pracy, ale też zachęcając pracowników, podjęliśmy decyzję o podniesieniu wynagrodzenia. Oprócz tych 4,4%, które obiecuje nam ministerstwo, powiedzieliśmy, dołożymy kolejne tak, żeby to było 8%. I po to szukamy oszczędności, żeby to uczynić. Czy inne uczelnie to zrobią? Nie wiem. Wydaje mi się, że są w dużo trudniejszej sytuacji i prawdopodobnie wykonanie podobnego ruchu może być dla większości uczelni po prostu rzeczą niemożliwą. A czy oprócz tego zamknięcia basenu, jakie jeszcze będziecie ruchy wykonywać, żeby jeszcze zaoszczędzić? To jest pewien uniwersalny zestaw. Włączamy światło, wprowadzamy automatyzację oświetlenia, to jest obniżanie temperatury, to jest żarówki energooszczędne, to jest fotowoltaika, różne działania i one oczywiście są potrzebne, bo szanujmy środowisko, ale musimy być też bardzo trzeźwi w ocenie sytuacji. Czy one uratują budżety uczelni? Nie, ale to, co możemy robić, po prostu czynimy. A czy rozważacie w ogóle wprowadzenie nauki zdalnej, jeżeli okaże się, że no nie ma zbyt dużo pieniędzy na to, żeby ogrzać te wielkie sale? To jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Przy czym oczywiście mamy taki scenariusz. Ale też warto pamiętać o tym, że przejście na zdalne nie oznacza, że my przestajemy płacić rachunki za prąd, energię, dlatego że te obiekty muszą być jakoś utrzymywane. Obniżamy te rachunki, ale ciągle je regulujemy i ciągle ten problem jest połowicznie rozwiązany. Ale czynimy wielką szkodę dla procesu dydaktycznego. Kształcenie online ma oczywiście zastosowanie, ale on nie może być jedyną formą. Po czasach pandemii wiemy, że tak to po prostu nie może działać. Zgadza się, ale chciałbym jeszcze zapytać, czy wobec tego może rząd może jakoś pomóc i czy może uczelnie skierują jakieś pismo do rządu, które z jakimiś żądaniami, z jakimiś prośbami? My nieustannie kierujemy takie pisma. Jestem przewodniczącym. Ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, a propos raportu, który Uniwersytet Ekonomiczny stworzył, to było w sierpniu, prawda? Teraz przygotowaliśmy kolejny, ponieważ jestem osobą, która przewodniczy Komisji Ekonomicznej KRASP i przygotowujemy różne analizy. Teraz mamy kolejną, która mówi, drogi rządzie,
Poprzednio ceny energii były 6-krotnie wyższe, teraz te, które nam się oferują, są 7-krotnie wyższe, czyli 13-krotnie wyższe od tego, jak zaczynaliśmy rok. I kierujemy te prośby do rządu, rozmawiamy, chodzimy na komisje sejmowe. Byliśmy na komisji sejmowej i przedstawialiśmy nasze argumenty. I to było zadumiewające. Posłowie opozycji i posłowie rządzący powiedzieli, że to jest absolutnie skandal i mamy rację. I że to jest miara upadku tego, co nazywamy interesem publicznym, jeżeli uczelnie znalazły się w takiej sytuacji. Czy to skłoni rząd do bardzo jasnych, radykalnych działań? Tego nie wiem. Bardzo na to liczymy. No i pewnie to się okaże, ale tak naprawdę czas leci, bo rok akademicki za pasem, więc wiele czasu nie ma. Zmienimy trochę teraz temat na sam koniec już naszej rozmowy. Nie wiem, czy pan rektor pamięta, ale mieliśmy okazję rozmawiać w lipcu razem i zapytałam wtedy pana rektora, czy chciałby pan kandydować, czy będzie pan kandydował na prezydenta miasta Krakowa. Odpowiedział mi pan, rozważam. Rozważył pan? Nie. Sytuacja, w której znalazły się uniwersytety, moje poczucie obowiązku za uczelnię, którą kieruję, jest absolutnie jednoznaczne. W tej chwili uniwersytet jest moim jedynym priorytetem, bo to jest po prostu poczucie przyzwoitości i wykonywania tego, do czego zobowiązałem się, wygrywając wybory na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo podobnie mi pan wtedy odpowiedział, że uczelnia jest dla pana rektora priorytetem. Tak, jestem konsekwentny w tym stanowisku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie rektorze. Profesor Stanisław Mazur był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.